Dzień dobry, te wszystkich serdecznie na moim kanale. Ze strony Andrew, jesteście na kanale Andrew Play. Gramy dzisiaj w Creepy Tale, część druga. Generalnie gry nie ma w języku polskim, jest rosyjska, ewentualnie angielska, więc dajcie znać, w którą byśmy chcieli lepiej pograć, bo mogę przetłumaczyć i z jednej, i z drugiej. Ale chyba spróbujmy dzisiaj z angielskiego przetłumaczyć. Zaraz opowiem, mój angielski jest niby poziom B2, to znaczy B1+, kiedyś miałem, ale to było jeszcze na studio. Po studiach to tylko, wiecie, używam w pracy, ale bardzo, bardzo rzadko. Coś z moimi włosami jest nihalo, nieważne. Także zaczynamy dzisiaj. Także lecimy przez Play, ja spróbuję grać przez pada dzisiaj, może mi się uda i będzie nawet spoko, także wciskamy play i ruszamy. Część pierwsza, niespodziewany gość. Tu 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 ru tu 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 ru tu ru ta 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 ta. Dobra, siedzę, coś sobie tam robię, strugam sobie coś. Tak, zgubiłem się w czasie, lepiej pójść i sprawdzić moją rodzinę. Ruszamy się, wciskamy action. Okej, ostatnim latem razem z ojcem znaleźliśmy jakąś magiczną pierdółkę, wygląda jak bursztyn, ale używamy go jako lampę nocną. Tak, ładny niedźwiedź, który zostawił mi skazy na moich policzku. O, dobra, połowa jest... Okej, ja rozumiem, ale to długo będzie, jak będę musiał... Ellie. Okej. Dobra, czyli lubi to zamyk na klucz. Co my to mamy? Okej. Dobra, czyli mamy tutaj tą pułapkę na myszy i ona ma jakiś tam coś. Coś mam na myśli, cerek ma, no? Dobrze, tu mamy naszą... My teddy bear is missing. Okej, Lars, mój niedźwiedzionko zgubiła się. Bo wy dwójka jesteście, nie rozumiecie, gdzie ty go zostawiłaś? Graliśmy na podwórku chowanego. I on jak zawsze chował się za ścianą. Ja myślałam, że to jest dobra rzecz, biedny Teddy, ale teraz go nie ma. Ja go spróbuję znaleźć, nie przejmuj się, idziemy jeszcze do ojca. Tak, okej. Okay. Pamiętnik mojej matki, ona zgubiła się 5 lat temu i to jest jedyne, co zostaje, tak? Mój ojciec powiedział, że mama jest coś tam, jest spirytualną personą. Ona spędziła dużo czasu w bibliotece. Próbowali zrobić sens, ale... Ona napisała na jakimś starym języku, że mój ojciec uczył je, kiedy był mały. Dobrze. Tak, kuwaram. Okej. No czyli sprząta swoją broń, także nie trzeba mu przeszkadzać tak oby z powodu. Dobra, to już wiemy. Myślałem, że może coś mi to da. Nic mi to nie dało. Idziemy dalej. Mamy coś? Tutaj jest coś. Dobra, cupboard is full of food, ale tu nic nie mamy. Możliwe, że ja coś mogę wziąć? Nic nie mogę wziąć. Wychodzimy na zewnątrz. Będziemy patrzeć, co my mamy tu na zewnątrz. Mamy coś fajnego, mamy... Okej, okay, dobrze, czyli tutaj można będzie coś zrobić. Dobra, lubiliśmy strzelać. Dajcie. Wczoraj robiliśmy parę pointów, żeby to leżeć, wezmiemy sobie. I tutaj jest wrona. Okej, ma głowę teddy bear. Okej, wiem jak. Jak w bajce, trzeba jej rzucić kawałek seru. Tu dziś sera. Tutaj dziś nie ma nic. Tu już byliśmy, nic nie widzę takiego. Czy mam tutaj coś? Nie. Trzeba zobaczyć, czy może możemy coś wziąć. Ale na chwilę obecną widzę. O, coś podnieśliśmy. Tak. Ciało znaleźliśmy naszego teddy beara. Pytanie brzmi teraz, jak ja mogę zobaczyć, co ja mam w ogóle. Bo coś podniosłem, ale nie wiem co. Dobra, to w takim przypadku myślę, że możemy pójść po ser, bo mamy na górze na pułapce tego ser, ten ser, nie? I myślę, że możemy kawałek sera dać bronie, nie? No, właśnie. Dobra, tutaj jest jeszcze nieczynna nic. Idziemy jeszcze raz na dół i idziemy do tej wrony. Dobra, use item na górny przycisk. I mamy tutaj co? Ciało niedźwiedzia, ser. No to walniemy jej serem, niech mi odda głowę. Bierzemy. Wzięliśmy. Dobrze. Tak, musimy to jego jakoś szyć, czyli potrzebujemy igłę. Czyli żeby mieć igłę, to trzeba, ona jest pewnie na górze. Możesz się spytać naszej koleżanki, czy ma klucz. Właśnie. Czy masz klucz? Tak, mama, po co ci? Ja myślę, że znalazłem...
Tak, no on powiedział, że ja myślę, że to pomoże mi szybciej odnaleźć twojego, tego, twoje niedźwiedzionko. Mówię, okej, okay, weź to. Okej. No i on mówi, że Teddy jest ekspertem w poszukiwaniu. Okej, idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. No dobra, ale możemy użyć item, czyli wziąć to i tu, jest, okej. Okay. I weźmiemy co? Mamy Siwin, okej. Okay. Open the backpack. Muszę wcisnąć co? Jakiś znaczek taki, ja takiego znaczku nie mam. Co to za znaczek? Aha, okej. Okay. To będzie R1. No. No i damy go tu. No i mamy niedźwiedzionka. Hurra! Idziemy do Eli oddać mu niedźwiedziątko, które sobie uszyliśmy. Okej. Okay. I teraz co? Bierzemy Teddy Bear i damy go koleżance naszej dziewczyny. Patrz, kogo ja znalazłem. Tak, teraz on więcej już nie gra z wronami. Dzięki. Co? Shan. Czyli synku, chodź tu. Tak, my drogi. Okej, mówię, że będzie zapowiada się zimno, idź sobie znajdź kilka drzew. Dobrze, muszę sobie jakieś drzewo załatwić. Może tu coś jest. O, tutaj są jakieś kawałki. Wziąłem. Dwa nawet wziąłem. Okej. Mówię, że nie ma sensu tam iść. Wracam z powrotem. Te znowu motylki, coś jest nie halo. Te motylki zawsze świadczą o tym, że będzie coś się działo, nie? Także okej, spokojnie, idziemy. Musimy pewnie tutaj. Tak, ja wiem. Weźmiemy sobie ten, postawimy go tu i teraz weźmiemy to i zaczynamy bić. Jest, udało się. Okej. Czekaj, a coś jeszcze jest? No to koniec. No to zrobiliśmy, tak? Lock, I've been full of... No dobra. Muszę to jakoś podnieść, nie podnieść. Dobra, zrobiliśmy to. To idziemy teraz do ojca, może coś tam powiem mądrego. Siema ojcze, masz coś jeszcze do powiedzenia? No, no distracting for no reason. Okej, ale my już tam zrobiliśmy to. To za mało? Może jeszcze jedną chcę? Czekaj, może tam dalej jeszcze jakieś będą. Może mogę na przykład... O, tu jest jeden, dobra, widzę. Pewnie ten będzie ten trzeci, który jest do przewienia. Do przewalenia. Gdzie my go też tu postawimy? Gdzie on jest? Nie ten. Ja wiem. Stawimy, a teraz tak i jep. No i teraz... Okej, bardzo ciężki. Mój ojciec myśli, że ja wyrosnę jako Herkules. Teraz muszę tylko to pozbierać, zanieść do domu i koniec. No to idziemy. Zaniesiemy to do domu. I będzie koniec. Ojcze, siema. Masz tutaj. Skończone. Tak, połóż od razu to tak przy tym. Okej, położyliśmy. Jestem zmęczony. Czyli mogę pójść zrobić sobie przerwę, czyli małą. Idziemy. Dobra, to wszystko posłuchaliśmy. Idziemy do góry. I położymy się spać. Dobrze. Miało kilka minut, godzin. O, co się dzieje? Oj, ojciec walczy z jakimś potworem. Eli, nie bój się, ja nie chcę zrobić ci krzywdy. To ja, Marta, pamiętasz, jak my fajnie bawiliśmy się i graliśmy w poprzednim tygodniu? Ja wiernule zabrać cię z domu. To jest mały prezent dla ciebie. Zobacz, Pebble z Glow, nie wiem, co to jest. Ty dostaniesz dużo sił i będziesz, nie wiem kim. Dawaj, chodź, spróbuj. Jeśli nie spodoba ci się, to my pójdziemy, obiecuję ci. Okej. Co to jest? Okej, to jest jakiś diadem. O, zrobiła z mojej siostry idiotkę. Okej, cała moja bardziej czuje się silne. Ale w dobrym sensie, ja czuję się jakbym była królową. Z wielką przyjemnością cię tu zapraszam, ale ty nie jesteś jednym dzieckiem w rodzinie, prawda? Tak, ja mam brata. Super, gdzie on jest? On jest tutaj, aż na samej górze. Oh my gosh, spierdalamy stąd. Tak. Okej, uciekamy. Nas ktoś zabrał.
Nas ktoś tutaj schował. Zaraz się dowiemy, co się dzieje. No i nazwa Creepy Tale 2. Pierwszą część graliśmy, jest na kanale. Cicho, bądź cicho. Shh, bądź cicho. Moje imię jest Baktorm, ja twój... zwierzę domowe? Duch domowy. Okej, mieszkam tutaj w tym drzewie i zawsze jestem pod ręką, kiedy jestem potrzebny. No, czy jesteś tym duchem domowym? Ja myślałem, że oni są tylko w bajkach. Bo drogi Lars, nasz świat jest pełny magii, ale nie każdy ją jakby widzi. Tak, wypij sobie ten honeyberry, to cię uspokoi i da ci trochę energii. Nie pij! Kto zaatakował nasz dom? O drogi, coś strasznego się dzieje. Zło przyszło do naszego świata. W poprzednim miesiącu dzieci zaczęli ginąć. I forest dwellers, nie wiem kto to jest, leśne zwierzęta, są przestraszeni. Z centralną diademą jedna mała dziewczynka. Okej, okay, rozumiecie, o co chodzi. Diadem? Tak, moja siostra, ona też ją położyła na czarna magia. Tak, ona teraz służy diabłu. Marta, Dorothy, a teraz Ellie. Tak, wszystko robi się codziennie gorzej i gorzej. Wszystkie oszukaństwa są przez motylki. Oni kontrolują forest people, czyli listne życie minds and devouring their flesh from the within. No okej, okay, chyba rozumiecie. Co rozumiecie, co mam zrobić z Ellie? Tak, widzieliśmy takiego giganta z Martą, możliwe, że jest jej jakby pomocnikiem. Okej, okay. Find my brother. Dobra, idziemy szukać jego brata, który spróbuje nam pomóc z tym wszystkim. On jest awful inquisitive i powinien mieć wiedzieć. Tak, weź sobie mój cake grzybowy, to jest jego ulubiony, no to mu bierzemy. Okej. Okay. Dobra. Czyli idziemy, pożegnaliśmy się, podziękowaliśmy sobie nawzajem, idziemy. No to idziemy. Idziemy dalej. Zrobimy jeszcze jedną dzisiaj. Dobra, jesteśmy tutaj w mieście. Co my tutaj mamy? Na razie nic nie mamy, nic nam się nie wyświetla. O. Dobra, końcówka tej do czego nie służy. Czyli po prostu jest. Dobra. Idziemy dalej. Możliwe, że coś nam się pojawi. Okej, zostawił ktoś ten... okej. To się schował. Janusz i teraz tam chodzi. Okej. Okej, zaraz zobaczymy. Mamy tutaj jakiegoś... Okej. Możemy się rozejrzeć. Możliwe, że jest coś tutaj. Co my tu mamy? Mamy nić. Okej. Coś jeszcze, co wzięliśmy? Co my wzięliśmy? Halo? Czekaj, R1 trzeba wcisnąć. Okej. Okay. Huge spin. Kitty, don't be afraid. On ma klucz, a ja potrzebuję go tutaj. Czyli muszę mu dać jakiegoś mleka. To będzie w tym dzbanku pewnie. Tak, ciekawy ogień, którego nie ma. Dobrze, tutaj jeszcze coś? Aha, zamek jakiś mamy. Okej. Okay. Nie wiem, czy my zaraz tym zamkiem coś nie zrobimy. No okej, okay, wszystko co można było, to jakieś jeszcze. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli wiemy, że tu jest on. Tak, to wiemy, idziemy dalej. Coś jeszcze możemy tutaj podnieść, mieć? O. Okej. Okay. Co, mamy to u siebie w tym? Tak, mamy. Okej, okay. Teraz trzeba wymyślić, co z tymi rzeczami można zrobić. Tutaj w sumie już nic nie mam, nie widzę. Wiem, tutaj na razie nic. Tam byliśmy, na razie to nam nic nie daje. Możliwe, że możemy tutaj ten dzbanek w jakiś sposób złapać. Bo tu jeszcze mamy też końcówkę tego, nie? Okej, okay. Może ją spróbujemy na przykład... Nie. Okej, okay. Może spróbujemy połączyć to coś, na przykład to... z tym... O, udało się. To z tym... Nie. Okej. Okay. If I attach the pin to the ends of a spool no. Yarn, I'll have a rudimentary fishing rod. No, okay. The ends of the rope isn't. Dobra. Musimy coś wykombinować.
rzepałkę, to... Dobra, czyli muszę jakoś trafić na górę, na ten. Jak to można zrobić? Możemy gdzieś tutaj użyć tego kawałku drewna, nie? Co mamy? Żeby w jakiś sposób do góry trafić. Teraz pytanie brzmi jak? Tutaj jest może jakieś wejście tędy? Na przykład mogę go użyć. O, tutaj coś mogę wziąć. Chwila. Co to jest? Gluklo. Okej. Okej, dobra, rozumiem. Możemy to też pewnie połączyć, nie? To z tym? Nie. Nie. Też nie. Też nie. No dobra. Ten trzeba wymyśleć teraz, co z tym można zrobić. Wiem, co można zrobić. Wiecie, co można zrobić? Spróbować tutaj to połączyć z tym. No właśnie. Teraz mamy. I teraz wtedy w taki sposób zrobić co? To z tym połączyć, nie? Nie, nie da się. Okej. To trzeba w jakiś sposób to zaczepić. Tutaj. Na przykład tak? Nie. Okej, jeśli tutaj nie możemy tego zrobić, a mamy już ten kawałek. Tutaj też z przodu nic takiego nie mamy, co mogliśmy zrobić. Idziemy dalej. Kurczę, co możemy zrobić? Tak, wiem, że ktoś był w tym w pośpiechu. Powinniśmy w jakiś sposób skoczyć na górę dachu. O, tutaj jest coś. Możemy spróbować. Dobra, czyli czegoś mi brakuje jeszcze. Muszę się... Może tutaj jest jakieś przejście czy coś? Nie. Tutaj nie mogę nigdzie wejść? No nie mogę. Tutaj też nic nie ma. Dobra. Wymyślimy zaraz, co się dzieje. Możemy jeszcze pójść tutaj. Możliwe, że tu coś jeszcze będzie, czego ja nie podniosłem. No nie, to wszystko jest podniesione. Wszystko, co można... Tak, ja wiem, ale... Aha, może spróbować... O, tam jest jakieś przejście. Ale drzwi zamknięte. No dobra, okej, rozumiem. The door is locked. Bo klucz jest na górze u tego kolesia. No dobra, to teraz trzeba wymyślić, jak wejść tam. O, może tutaj można... Jakoś jeszcze... O, może to można otworzyć tym? Nie? Nie można? Nie, nic z tego nie da się użyć. Tu? Nie. No dobrze, to jak nie... O, tutaj. To... Nie. Dobrze, ja muszę jakimś cudem trafić na górę do tego. Bo tam było napisane, że jak jestem na górze, to wtedy... O, tutaj jest chimney jakiś. Może tutaj da się coś zrobić. Czekaj, a mogę połączyć? Może mogę połączyć to i to? Nie. O! Ja pierdzielę. Okej. Okej, no dawaj teraz spróbujmy to. Strzeliłem, po prostu strzeliłem. Tadam, udało się. No to chodzimy na niego teraz. Okej, jesteśmy na rów. Okej, no to tutaj, tutaj postawimy tą deskę. I teraz ją zabierzemy. Możemy zabrać? Nie. Co, możemy przeskoczyć? Okej. I teraz właśnie możemy użyć tego O, żeby to złapać sobie. No dawaj. Aha, okej. Tak, ja coś wybrałem, ale nie wiem, co to jest. No możemy zobaczyć, co to jest. Glass filled with fresh milk. Okej, ten dzbanek z mlekiem, czy... Wiem, dajemy zaraz kotu, kot przyjdzie i od niego zabiorę ten, zabiorę klucz i otworzę ten schowek. Zobaczymy, co tam się dzieje, nie? To mleko, tu. Chodź. Chodź, zjesz mleka, ja wezmę od ciebie klucz. Tak, teraz po mnie wyjdę i muszę wejść od nowa, nie? Tak. Co teraz? Jest. Pogłaskaliśmy. Okej, wszystkie straszne rzeczy skończyły się. Bądź dobrym kotem i daj mi ten klucz. Dał. Teraz musimy co? Spróbować otworzyć ten. Aha, tu nie ma, czyli otwieramy wtedy tu. No, otworzyliśmy. Pięknie! Czyli okej, zrobiliśmy. Schodzimy i tutaj jest ten właśnie gość. Hello, I'm Lars. Hejka, jestem Lars. Baktor powiedział mi, żebym cię znalazł.
Czy on był praw? Tak. Tak, on nakarmił mnie, hit me, nie pamiętam. Kiedy miałem pomoc, ja potrzebowałem pomocy i myślę, że... Okej, ja muszę zabratować swoją siostrę. Coś z nią złego się zdarzyło. Zmysł twojej siostry został złapany przez diadem. Ja myślę, że to nie będzie tak proste tego zdjąć. Ale Bakhtan powiedział, że ty jesteś śmiały. Myślę, że okej. They lost me the battle again, just creature. Okej. It seems the girls are hunting boys. Yes. They use them as living cocoons. Into the magical butterflies. And you will find the cave, Coco. But how am I supposed to defeat evil? Tak, a jak ja mogę zabić tego? On to kaszla sobie, jak stary dziad. Może zrobimy tak, Kazes. On umarł. Nie no. Przestań płakać, zaraz ogarniemy to. Las, ogarnij się. Tak. Okej, może najpierw spróbujemy go nakarmić tym gównem. No, bo mieliśmy mu to dać, nie? Okej, coś my tu mamy. Okej, jakiś dziwny mechanizm mamy. Tak, okej, tutaj jest ten. Okej, tutaj mamy co? Możemy, aha. I to nam pokazuje, że coś tam się świeci, okej. Świeci nam się to. No wiem, ty już mówisz po raz kolejny. Tutaj coś? Tutaj coś. No okej, ale tu jest jakiś mechanizm, że mogę sobie coś zrobić, żeby to działało. Czekaj, może luknijmy, może on coś jeszcze ma tutaj. A tu ma. Okej. On ma jakiś krzyż, okej. Możemy go użyć gdzieś, na przykład tu. Albo tu. Może to jest takie łatwe? No nie. Tu? Tak. Okej. Okej, no dobra. I co teraz? Teraz muszę dowiedzieć się, co się tu dzieje. Aha. I co? I teraz trzeba zamykać i patrzeć, co się dzieje. Świeci się tam na górze, czyli... Czyli muszę... co zrobić? To... W taki sposób zrobić? Nie, tu. I co teraz? I teraz wcisnę ten niebieski. Okej. I co dalej? Dobra, i teraz jeden tu, zielony tu, niebieski tu, żółty tu. O to czekaj, no to nie, to ja źle zrobiłem. Wtedy wychodzi, albo może i dobrze. Tak, tam był żółty tu, nie? Ja wiem, że ja już źle zrobiłem. Tu żółty, niebieski. Żółty, niebieski. Dobra, to idziemy tam na żółty. Źle zrobiłem. Można to jakoś anulować. Nie. Czyli chyba tak, chyba wiem. Chyba muszę tak o... I tu. Teraz zrobić żółty. No. Teraz mogę sobie pójść chwilę. Podpatrzymy sobie. Mam tak, tutaj zielony, a tutaj żółty. Czyli z żółtym, no to mogę iść wtedy w taki sposób. Tu. Wiem, tutaj idź. Tu, bok, bok. I na dół. I teraz zielony. Nie. Tutaj zielony. Puść. Zielony. Okej, i zostanie nam tylko ten niebieski i on będzie stąd. Tutaj powinno się otworzyć. Otworzyło się. Dobra, on nie żyje. Szkoda. Co, wychodzimy? Zostaje mi jakieś ciasto. Oto jakiś król i rycerz. Co się to stało? Okej. Znowu jedno.
Żeby go, szukam swojej siostry. On mówi, zostaw ją, jego, ten odkłada. Monster zaatakował moje mieszkanie, ja próbowałem uciec, ja zdążyłem uciec, a teraz ja szukam odpowiedzi. On mówi, że... O... Niestety, okej. Ktoś był u nas w tym, w garden i ktoś ukradł moją córkę. A on też zaatakował całe miasto i on kontroluje wszystkich. Diabeł kontroluje wszystkie dziewczyny. Lepiej jesteś informowany niż moi adwajzorzy. Kto ty? Ja jestem Lars. Jestem synem tego polowniczego. Okej. Okay. Spekend, you are not attacking the courage, I see. Robię wszystko dla swojej rodziny. Znajdź moją córkę. Dam ci połowę królestwa, co tylko chcesz. Daj moje słowo jak król, ale... Tak, to jest portret mojej tej córki, znajdź ją. Dobrze, bierzemy ten portret, może nam coś da. Okej, postaram się zrobić jak najlepiej. Okay. Czyli może nas na pomoc wysłać nas do lasu. My carriage, no to kareta, tak? No, okej. Okay. Idź i znajdź moją małą... I zawsze pamiętaj, że dobro zawsze wygrywa zło. Okej. Okay. Okej. Okay. To sobie idź. No to sobie idę. Dangerous. Jak Maldego. Dobra, daj mi jeszcze jakiś swój ten nożyk taki mały. Nie wiem po co, może mi się przyda w przyszłości. Dzięki, mój król. I wychodzę. Dobrze. I część druga. Sleep into the unknown. Spanie w obcym. Ja myślę, że na dzisiaj możemy skończyć. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia już jutro na moim kanale Andrew Play. Ja myślę, że ja przejdę chyba na język rosyjski i będę tłumaczył na polski, będzie mi wygodniej. Mimo, że ja mówię angielski, znam, rozumiem, ale żeby przetłumaczyć w głowie, to jest jeden wielki problem, bo ja dobrze rozumiem, co mówię, ale pewnie jak będę oglądał później sam ten filmik, to będę z tego wszystkiego się nabijał. Także dziękuję, miłego dnia, do zobaczenia jutro. Pa!